pierwsze w Europie centrum handlowe zbudowane na planie koła przywodzi na myśl barbakan lub otoczone murami miasto. Otwarty teren po dawnych wyrobiskach pozwala dojrzeć bryłę z wielu perspektyw. Jej zwarta forma dominuje w przestrzeni. Rude panele na elewacji, swoisty pierścień okalający budynek, nawiązują do miedzi, bogactwa regionu i nazwy obiektu. Im wyżej, tym są silniej perforowane, co dodaje bryle lekkości. Podobnie działa asymetryczny wzór tworzony przez nieregularne wycięcia u góry pierścienia. Najwyższa kondygnacja otrzymała zielonkawą barwę miedzi utlenionej. Podobnie jak parter, cofnięto ją w stosunku do środkowej partii elewacji. To także czyni budowlę optycznie lżejszą. Wejście zaznaczono mocnym wycięciem w budynku. Zaprasza do środka, odsłaniając kolejne plany. Przez potężną taflę szkła można dostrzec zarys wnętrza. Zza tafli wyłania się wyższy, szklany walec. To ściana wielkiego holu atrium. Przeszklona fasada holu pozwala wygodnie oglądać okolice, jednak świetlik poprowadzono dookoła kopuły, tak by jej środek osłaniał wnętrze przed zbyt silnym słońcem. Detale są dopracowane, a całość ma spójny, nieco industrialny charakter. Dominuje stal, beton, granit i szkło. Korytarze doświetlono od góry naturalnym światłem, a windy umieszczono w szybach mających luźno nawiązywać do szybów kopalni. Budując tak duży budynek na terenach górniczych, architekci współpracowali ze śląskimi politechnikami. Nie jest to architektura porywająca, ale z pewnością konsekwentna i z charakterem. A w przypadku wielkiego sklepu to już całkiem sporo.